dobry uczniowie, dzień dobry Piotrze. Dzisiaj w ramach WF-u postanowiłem pójść na wycieczkę do lasu. Oczywiście zabiorę Was ze sobą. Pokażę Wam bardzo ciekawe te tereny. Na taką wycieczkę bierzemy zawsze wodę. Teraz jest ciepło, więc jest ona nam bardzo niezbędna. Ubieramy się w luźne ciuchy. Najlepiej na taką pogodę krótki rękawek. Ja mam dłuższy, ponieważ nie mogę się opalać. Krótkie spodenki, buty sportowe. I idziemy. Pokażę wam bardzo fajne miejsce. I pamiętajcie o maseczce. Maseczkę nosimy, jeśli chodzimy wśród ludzi. Maseczki nie musimy zakładać w lesie. A poza lasem nosimy. I idziemy sobie. Później jak będziemy w lesie, to maseczkę sobie zdajemy. Myślę, że niektórzy Was doskonale znają te tereny. Jesteśmy na wyżynach. Dalej są kapuściska. Dzisiaj nie będziemy robili dodatkowych ćwiczeń, ponieważ spacer jest aktywnością samą w sobie. Tylko jedno, żeby spacer był efektywny, nie idziemy takim spokojniutkim tempem, tylko idziemy marszem. To jest bardzo dużo miejsc, gdzie jest to zielone. Mimo blokowisk mamy tutaj dużo lasów, dużo takich właśnie parków. Następnym razem zabiorę Was w inne miejsca. Tutaj za nami jeździ tramwaj, są tory i idziemy dalej. Teraz wejdziemy sobie do parku, o którym chodzi.
zasady bezpieczeństwa na przeszkodach pieszych. Musimy wypuścić samochody, spojrzeć w lewo, w prawo. Pan mnie odpuszcza, więc idziemy. W lesie. Zobaczymy, może jakieś wiewiórki spotkamy. Ostatnio jest tutaj bardzo dużo. Chyba jedną nawet widzę. Nie, to jakiś ptak. Można tutaj sobie popodziwiać przyrodę. Posłuchać śpiewów ptaków. Usiąść, odpocząć. Gołąbki sobie coś podjadają. Szukamy jakieś wiewiórki. Jestem w lesie, więc jednak zdejmę sobie maseczkę. Idziemy. Spotkamy jakieś wiewiórki. Też się nie chcą teraz pokazać. O, jest jedna. O, patrzcie. Patrzcie, jaka ładna. Przestraszyła się mnie i ucieka teraz. Ale nie aż tak bardzo. Patrzcie, jaka wiewióra. Jaka wiewióra. O, tu jest. Schowała się w krzakach. Ciężko ją będzie pokazać.
Już jej nie męczę. Tam da mi odpocząć. To idziemy dalej. O, i druga wybiura. No nawet nie wiem, gdzie ona poszła sobie. To sprytna. Uciekła. Idziemy dalej. Te sprytne są te wybiórki. No nie, to już nie chwycę. Dobrze, są to też inne zwierzątka. Gołębie. Mamy jakieś ławeczki, może sobie siądziemy na chwilę. Nie, nie widzę żadnej ławki. Musiałbym się cofnąć. A nie, nie w tej chwili. To idziemy dalej. Naprawdę fajne miejsce. Jesteśmy przy drodze, także sobie w inną drożkę pójdziemy. Spacerujemy sobie.
Jest się bardzo ładnie, przyjemnie, ciepło. Słyszycie, jak ptaki śpiewają? To jest taka górka. Można sobie wejść, szczególnie zimą, i pozjeżdżać sobie na sankach. Boisko do piłki nożnej. Z dwiema bramkami. Ja bardzo lubię spacerować, lubię uprawiać sport, biegać, jeździć na rowerze. Zachęcam Was bardzo do tego. Jak uprawiacie sport, organizm Wam za to podziękuję.
widzę te ławeczki. Usiądziemy sobie na chwilę. Mam też to dobrze radzę. Ptaszka sobie rozkoczę. Proponuję wam chwilę usiąść, odsapnąć. Napijcie się trochę wody, nawodnijcie organizm. Siedźcie, posłuchajcie sobie odgłosów przyrody, popodziwiajcie, odprężcie się, uspokójcie organizmy. Widzicie, w taki oto sposób można spędzić swój czas, nie siedząc przed komputerem, przed telewizorem. Tylko zachęcam wam wyjść na spacer. Dzisiaj nie robimy dodatkowych ćwiczeń. Mamy aktywność samą w sobie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na następne moje aktywności. Będziemy razem uprawiali sport. Pozdrawiam was. Do zobaczenia. Odwiedzajcie mój kanał i komentujcie.